Witajcie bardzo serdecznie. Piotr Fitzner z tej strony, z forexzawodowo.uk. Ludzie piszą, mówią głupie rzeczy. Chcę właśnie udowodnić tutaj, czekajcie, to jest nie publicznie, bo to jest moja analiza, ale chciałem udowodnić jedną rzecz, którą głupota. O, tutaj nie ten. Nie pokażę mi jednego oszołoma, który Marcina, tak, który twierdzi, że na Forexie się nie da wypłacać. Tutaj jest napisane, że depozyt, tak? 1150. Potem tam gdzieś dalej depozyt, to jest 400, tak? To jest łącznie depozytu, nie będziemy szukali, 4950 na invest.com. Profit jest 1680 i wypłata jest 1500. Wejdźmy sobie na mój bank, bo ja sobie już się zdążyłem zalogować. 23, tutaj pokazuję, którego tutaj było ta wypłata. Select all type, withdraw. 22, tak? 22.02 o godzinie 12.56 czasu brokera tutaj, tak? 1500, 22, tak? A 23, popatrzcie, kasa normalnie. Tutaj jest jako refund, tak, zgadza się, no bo to jest... Dopóki nie wypłacę tyle, ile wpłaciłem, czyli tam 4800 około, total depozyty 4950, tak? Dopóki tego nie wypłacę całego, to będzie pokazywało jako refund. Natomiast to jest broker, który jest regulowany, tak? Tutaj jest numer licencji. Jeżeli oni nie będą wypłacali tak naprawdę, to oni tracą tą licencję. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że broker mnie wypłacił, no to znaczy, że zrobił coś, czego nie powinien, tak? Czyli teraz jest pytanie, czy zrobił broker to, czego nie powinien, czy klient zrobił coś, czego nie powinien, tak? Przede wszystkim jest to, że są pewne regulacje. I tak, jeżeli broker jest regulowany i on mnie wypłaci chociażby depozytu, to wie dobrze, że traci licencję, czyli co najmniej depozyt powinien oddać klientowi. Zawsze. Jeżeli nie oddaje profitu, to oznacza to, że to jest nie tyle co market maker, ktoś może tutaj mylić, tylko tyle co broker nieregulowany, czyli właśnie nie ma tutaj tej licencji, tak? Na przykład to jest cypryjskiej licencji CISEC, czy FCA, czy FSA, tak? Którejś licencji po prostu nie ma. Nawet rosyjska może być, to nieważne jest tak naprawdę, regulacja z regulacją i jeżeli zarobiłem 1680 profitu, tak, to mogę sobie go wypłacić, jak najbardziej mogę sobie wypłacić nawet całe. Dlaczego nie wypłacam? Dlatego, że nie chcę. Wrzucę sobie kolejne pozycje, będą sobie zarabiały. Nie ma teraz tutaj żadnych pozycji, tak? Także nie ma problemu, ale musiałem pozamykać sami. No, jak wypłacam, tak, to muszę pozamykać wszystkie pozycje wtedy. Także jak widać, broker wypłacił, nie ma żadnego problemu, tak? Nie ma. I jeżeli by broker nie wypłacił, to ja sobie idę do CISEC-a, zgłaszam takie coś, zgłaszam dowód, że próbowałem wypłatę, tak, maila, którego wysłałem i odpowiedzi brak albo ignoranctwo, tak. No i w tym momencie co się dzieje? To się dzieje to, że oni sami pomogą nawet ścigać, tak, bo dlatego, że oni mają ich w rejestrze jako regulowany broker. Nie powinni takiego czegoś robić, tak? Czyli oni sami to zweryfikują, sprawdzą to. Tak samo ja mam prawo uderzyć do banku i poprosić o refund, tak? W tym momencie bank mój refund musi uznać. Dlatego ja pierwsze, co robię, to wypłacam sobie od brokera 100%, tak? Tutaj widzicie, że wypłaciłem sobie 1500, czyli 30 parę procent. Ugram kolejne 30 parę procent, tak? To sobie znowu wypłacę. I znowu wypłacę, tak? A potem nagrał już kasą tylko brokera. Nie ma żadnego problemu, tak? Jeszcze dalej kolejnego brokera, który chciałem wam pokazać, to
są opcje binarne. Ludzie mówią, że się nie da wypłacać z opcji binarnych. No, zmartwię was. Tak samo da się. Position history, withdrawn. Popatrzcie, już od tego brokera wypłaciłem 4000, 8000, 10400. Tak? Też jakbym poszedł tam, poszukał historię, to mogę wam to udowodnić, bo to jest to samo konto. Ale tam są inne transakcje, których nie chcę pokazywać, tak? Natomiast jest konflikt, tak samo opcje binarne. Wypłaciłem kupę kasy, wypłaciłem więcej niż wpłaciłem, bo nigdy tutaj nie wpłaciłem ponad 10 tysięcy funtów, tak? Teraz sobie idą pozycje tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pozycji, tak? I można? Można. Jak ktoś mówi, że nie można, no tak, nie można, bo nie umiesz, człowieku. Naucz się, tak? Naucz się grać najpierw, naucz się zarabiać, potem znajdź regulowanego brokera i graj, zarabiaj. Tylko rób to, co regulamin mówi, a nie kombinuj, że się nie da wypłacać. Bo da się wypłacać od brokerów, nawet z opcji binarnych da się wypłacać. Jeden broker będzie robił większe problemy, drugi mniejsze, trzeci wcale. Jeżeli ty zarabiasz, ty płacisz swoje pieniądze i ty robisz, na przykład jest napisane, że ty nie możesz używać martingale'a, czyli stawkowania, tak? Czyli za jedną pozycję straciłem, obstawię razy dwa, razy cztery, razy osiem, tak? Bo chcę się szybko odrobić. No to w tym momencie broker ma to napisane na przykład w regulaminie, a ty to robisz, to oznacza to, że ty nie potrafisz grać. Ty bazujesz swój system na zarządzaniu kapitałem, a nie na zarządzaniu pozycją pod kątem analizy. I ty nie jesteś graczem, tak? Takim graczem, analitykiem giełdowym, tylko ty jesteś po prostu dobrym matematykiem tak naprawdę i masz zarządzanie kapitałem i zarządzanie ryzykiem odpowiednio ustawione, żeby nie stracić, tak? Bo w końcu i tak jak się będzie mnożyło, to się w końcu dojdzie do takiego momentu, że trzeba obstawić 50% konta, a nie masz 100% pewności, że to 50% konta faktycznie dać. Czyli martingale używać też trzeba umieć, bo w końcu się pali swoje konto. Dlatego analiza jest podstawą, a nie zarządzanie kapitałem jest podstawą. Tylko analiza jest podstawą, ale biorąc pod uwagę zarządzanie kapitałem. Tak? Także to jest wszystko ściśle powiązane. Żeby zrozumieć to trzeba było powiedzieć, 80% sukcesu to jest psychologia. Tak? Przede wszystkim. 15% to jest zarządzanie kapitałem i ryzykiem, a 5% jest tylko analiza. Ale jeżeli ma się taką analizę, która jest skuteczna, tak jak ja pokazuję, w 90 przypadkach, to w tym momencie na 100, tak, czyli 95 na 100, no to w tym momencie już ta analiza sama pomaga nam zarządzić kapitałem, tak? Albo jest się dobrym analitykiem i wykorzystuje się tą dobrą analizę i się zarabia, albo jest się dobrym z matematyki, oblicza się dobrze ryzyko średnie, tak? I się odpowiednio ustawia to zarządzanie kapitałem pod te średnie. Także koniec końców jak najbardziej ktoś może mieć rację, że się nie da wypłacać od brokera, ale tylko wtedy, kiedy broker nie jest regulowany, to jest po pierwsze, a po drugie, kiedy my nie zachowujemy się zgodnie z tym, co broker nas pouczył w regulaminie, tak? Powinien bynajmniej, ale jeżeli mu się nie udało, bo ty nie przeczytałeś regulaminu, to jest twoja tylko wina. I w tym momencie sorry, ale sorry. Także dziękuję wam bardzo, powodzenia. Jeżeli macie problem z graniem, czy macie problem z tym, żeby gdzieś mieć stabilną inwestycję, dajcie mi znać, to chętnie wam pomogę. Trzymajcie się, hej.